Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący symulacji przeprowadzenia zamówienia na numeryczne dane wysokościowe dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami – ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Pierwszym krokiem w procesie zamawiania danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym jest najczęściej sprawdzenie dostępności i wybór odpowiedniego arkusza danych na stronie Skorowidzów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wysokość opłaty oraz sposób jej naliczania reguluje Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Korzystając z kalkulatora opłat Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, istnieje możliwość symulacji kosztów udostępnienia materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Kalkulator opłat CODGiK nie uwzględnia kosztów elektronicznych nośników danych oraz opłat za wysyłanie materiałów z zasobu. Również na stronie CODGiK znajdują się formularze w formacie PDF. Aby je pobrać, należy wejść w zakładkę Formularze w obsługa klienta i wybrać Wnioski. W ramach ćwiczenia zapoznam Państwa z informacjami udostępnianymi na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zapoznam Państwa ze skorowidzem i kalkulatorem CODGiK, a celem ćwiczenia będzie przygotowanie zamówienia chmury punktów LIDAR z obszaru województwa mazowieckiego, powiatu miasta stołecznego Warszawa, dzielnicy Ochota. Najpierw na stronie www.codgik.gov.pl wejdę w zakładkę zasób. Znajdują się tutaj najważniejsze informacje o danych, które można zamówić w CODGiK. Na przykład wejdę w numeryczne dane wysokościowe. Znajdują się tutaj nie tylko opisy poszczególnych danych, ale również mapy, które zawierają zasięg i aktualność materiałów, a także próbki danych do celów poglądowych. Kolejną rzeczą są skorowidze. Przejdę w zakładkę Skorowidze i znajdują się tutaj wszystkie dostępne skorowidze Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Aby zamówić chmurę punktów, należy wybrać skorowidz numeryczne dane wysokościowe. Zostanie załadowany skorowidz. Zaznaczam dane pomiarowe LAS, odznaczam ASCII TBD i aby znaleźć interesujące mnie miejsce, czyli przypominam, województwo mazowieckie, następnie powiat miasto stołeczne Warszawa i gmina dzielnica Ochota. Po kolei na zakładce Znajdź wybieram poszczególne dane dotyczące lokalizacji interesującego mnie miejsca. Po załadowaniu powiatów wybieram powiat miasto stołeczne Warszawa. Zostanę przybliżona do terenu, gdzie znajduje się wybrany przeze mnie powiat. Następnie wybieram gminę dzielnica Ochota. I mogę następnie sprawdzić dane dla danego arkusza, dla wybranego arkusza. Wybieram zakładkę Identyfikuj i klikam na interesujący mnie arkusz. Po lewej stronie wyświetlają się w tabeli wszystkie dane dotyczące wybranego przeze mnie arkusza, czyli kodło, aktualność danych, charakterystyka przestrzenna, czyli gęstość, wielkość modułu archiwizacji, jaka jest dla niego skala, źródło danych oraz jaki jest błąd średni. Aby ułatwić identyfikację interesującego nas terenu, w zakładce Warstwy można zaznaczyć podkład. Zostanie wczytana ortofotomapa, która będzie stanowiła podkład wybranym przez nas miejsc. Wracam na stronę CODGiK. Następną zakładką są dane bez opłat. Tutaj znajduje się numeryczny model terenu o interwale siatki co najmniej 100 metrów. Następną zakładką jest kalkulator opłat.
wybieram go i mogę następnie oszacować opłaty za zamawiane przeze mnie dane. Wybieram zasób, centralny zasób geodezyjny i kartograficzny, zbiór danych pozostaje, baza danych z obrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, rodzaj danych wybieram, zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu, ponieważ tam jest chmura punktów. Błąd średni automatycznie już powinien się załadować. Następnie zakres uprawnień do przetwarzania materiałów. Zakładam, że zamawiam na potrzeby własne, a więc zostawiam pierwszą opcję. Sposób udostępniania materiałów na potrzeby wniosku. Zakładam, że będzie to inny niż usługi sieciowe. Niech to będzie serwer FTP. Jeśli chodzi o powierzchnię zamawianych danych, dane zamawia się w jednostkach w kilometrach kwadratowych, więc minimalną jednostką jest 1 km kwadratowy. Po naciśnięciu oblicz wyskakuje opłata 4 zł. Pełna treść zasad obliczania opłat jest podana poniżej pod kalkulatorem, warto się z nią zapoznać. Jednym z zapisów ustawy jest to, że jeżeli zamawiamy na prace geodezyjne i kartograficzne dane z zasobu, to pierwsza opłata to minimum 30 zł. Zamykam kalkulator opłat. Przechodzę do zakładki Obsługa klienta, formularze. Znajdują się tutaj najważniejsze informacje dotyczące zamawiania danych oraz formularzy. W kategorii formularzy wnioski znajdują się wnioski w formatach PDF możliwe do pobrania i uzupełnienia. W ramach ćwiczenia pokażę również Państwu przykładowe wypełnione wnioski. Pierwszy z nich to wniosek o udostępnienie materiałów Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Są wypełnione dane dotyczące wnioskodawcy oraz adresata wniosku. W punkcie 8 przedmiotem wniosku jest numeryczny model terenu. Są tam dane również na temat chmury punktów. W punkcie 9 znajdują się parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów, czyli licencja. Tutaj zostały zaznaczone potrzeby własne bez prawa publikacji w internecie. Forma przekazania i sposób odbioru materiałów w punkcie 11, serwer FTP i następnie jeszcze drugi wniosek, czyli uszczegółowienie wniosku o udostępnienie numerycznego modelu terenu lub numerycznego modelu pokrycia terenu. Wybieram zbiór danych pomiarowych NMT i zamawiam chmurę punktów. Następnie mam możliwość wskazania aktualności materiałów. Mogą to być ostatnio wykonane dane, czyli najaktualniejsze dane znajdujące się w zasobie lub archiwalne dane, które zostały wykonane w poprzednich latach. Następną rzeczą są dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem. Może to być wykaz godeł arkuszy mapy, tak jak tutaj jest to wpisane. Może być to obszar określony na załączniku graficznym, na przykład postaci pliku shape. Może to być też jednostka podziału terytorialnego. Takie wnioski należy składać do CODGiK albo w formie pisemnej, zanosząc osobiście lub wysyłając pocztą, czy też poprzez dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym, lub też jako dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.